generał dywizji Dirk Faust, armia niemiecka spadochroniarzy można bardzo szybko sprowadzić, aby rozpocząć operację lub przeprowadzić operację, w której nie jest potrzebne lotnisko. Po prostu wrzuca się ich na spadochronach. I dlatego spadochroniarze są nadal tak cenni dla NATO. Spadochroniarze z całego sojuszu regularnie ćwiczą razem. Na początku tego roku sprawdzili się w największej operacji powietrzno-desantowej od II wojny światowej, lądując w 5 krajach NATO i Mołdawii, udowadniając swoją zdolność obrony terytorium sojuszu.